Dokładnie, to takie było nasze założenie na to spotkanie. Po prostu zagraliśmy bardzo fajną siatkówkę, zagraliśmy konsekwentnie, nie popełnialiśmy dużo błędów, graliśmy mądrze, a przede wszystkim z taką drużyną jak Warszawa trzeba grać bardzo mądrze, bo mówię, mają bardzo dobry blok, bardzo dobrą zagrywkę, trzeba być cierpliwym, także cieszymy się, że wygrywamy to spotkanie, że prowadzimy w tej rywalizacji 2-0, ponieważ po ostatnim spotkaniu było dużo się działo, nie można powiedzieć, że dużo się nie działo, dlatego cieszymy się, że wygrywamy to spotkanie 3-0 i że teraz rywalizacja się przenosi do Kędzierzyna. Dokładnie, dokładnie, no nasza drużyna dzisiaj bardzo fajnie funkcjonowała, po prostu jak traciliśmy jakieś 1-2 punkty, byliśmy drużyną, byliśmy całością, nikt na nikogo nie spoglądał, braliśmy się razem do kółka i razem myśleliśmy o tym, żeby już w następnej akcji tego błędu nie było. Graliśmy, tak jak mówię, bardzo cierpliwie, bardzo fajnie na zagrywce, odrzucaliśmy rywal w odsiadki i przede wszystkim bardzo mądrze w ataku, bo popełniliśmy bardzo mało błędów w ataku. Także, tak jak mówię, no to klucz na pewno do tego zwycięstwa to jest zespołowość i nasza bardzo mądra gra. No taki był nasz cel na to spotkanie na pewno. Nie ma co ukrywać, że zagrywka jest bardzo ważna teraz w siatkówce, także zagrywaliśmy bardzo fajnie i tak jak mówię, popełnialiśmy bardzo mało błędów. To było bardzo fajne, bo i odrzucaliśmy rywala od siatki, odrzucaliśmy od siatki, zdobywaliśmy punkty bezpośrednio, ale również, tak jak mówię, byliśmy bardzo cierpliwi i nawet jak traciliśmy jakieś tam punkty po tej serii dobrych zagrywek i po tym prowadzeniu, wracaliśmy do swojej dobrej gry i nie rozpaczaliśmy, także cieszymy się z tego bardzo zwycięstwa.